Dobra, ja się nazywam Roman Baluca i chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć trochę o naszych doświadczeniach z Microsoftem i z platformą Azure. My nie jesteśmy powiązani w żaden sposób z Microsoftem, poza tym, że jesteśmy ich partnerem. Jesteśmy firmą, która wdraża rozwiązania e-commerce w głównej mierze w oparciu o PHP, także technologia, która jest dla Was, która jest Wam bardzo dobrze znana. Parę słów o mnie. Ja jestem założycielem i na co dzień zajmuję się zarządzaniem właśnie Orbą, gdzie tworzymy aplikacje dedykowane głównie dla e-commerce, w zasadzie wszystkie oparte o PHP. Mamy tylko jedną osobę w zespole, która jest nie PHP-owcem i robi rozwiązania dotnetowe. W głównej mierze pracujemy o platformę Magento, wdrażamy rozwiązania oparte o Magento. Także myślę, że też na sali jest parę osób, którym ta technologia jest dobrze znana. Działam też w izbie e-commerce, to jest taka biznesowa organizacja skupiająca podmioty związane z e-handlem w Polsce. No i mam też doświadczenie startupowe, to jest już dotnetowa aplikacja Shipla, która automatyzuje procesy logistyczne dla e-handlu. No dobra, ale jakby przejdźmy do tematu prezentacji. Dla wielu osób z Was byłem na chwilę na stędzie Microsoftu i dla wielu z Was w ogóle zaskakujące jest takie połączenie jak PHP i Microsoft. Wiele osób podchodzi i pyta się, co Wy tu robicie tak naprawdę, co ma Microsoft wspólnego z PHP. No i pewnie jakby na takim okienku kończą się Wasze wspomnienia związane właśnie z PHP i Microsoftem. Natomiast od kilku lat Microsoft bardzo dużo inwestuje w open source i jakby na fali tych inwestycji też powstał dział w Polsce, który wyszukuje partnerów open source'owych dla Microsoftu. I my na bazie moich wcześniejszych doświadczeń właśnie przy budowie aplikacji dotnetowej, która działała na Azure, postanowiliśmy spróbować jedno z naszych wdrożeń e-commerce'owych, PHP-owych przenieść do Azure'a. Teraz jest kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się to zrobić. Pierwszy z nich dla nas jako dla firmy bardzo istotny jest to, że możemy zaoferować kompleksową usługę. To znaczy my przed klientem odpowiadamy za całość aplikacji, za to, czy ona działa, jak działa, ile kosztuje jej utrzymanie i hosting. Nie musimy jednocześnie budować wielkiego działu kompetencji dotyczących sprzętu, hardware'u, jakby takiego całego zaplecza hostingowego. Druga rzecz to jest taka, że Microsoft ma bardzo dobry lokalny support w Warszawie, który nam pomaga, a jednocześnie możemy hostować aplikacje globalnie. Na całym świecie z tego korzystamy. Mamy klientów w Polsce, w Turcji, w Skandynawii, w Stanach i w zasadzie nie byłoby to możliwe bez globalnego partnera, jakim jest Microsoft, który nam daje też bezpieczeństwo i wiarygodność. To szczególnie w przypadku korporacyjnych klientów, jak ktoś z Was przechodził taki audyt iRisk albo jakiś inny, jest mnóstwo pytań, mnóstwo trudnych takich tematów, które musi Wam zapewnić hoster i albo on jest na liście autoryzowanych dostawców, albo nie jest. Z Microsoftem nie ma tego typu problemów. Z reguły jest jednym z pierwszych preferowanych dostawców. No i druga rzecz to jest jakby coś, co ja wierzę, czyli to, co się będzie działo w przyszłości, czyli ogromny marketplace, czyli przechodzenie z takiej platformy jako serwis, bardziej do software'u jako serwis, ale już całościowo hostowany na Azure jako kompleksowe rozwiązania, z których mogą korzystać deweloperzy, trochę o tym opowiem i to pokażę. Nowe technologie codziennie w zasadzie, co miesiąc na Azure pokazywane są nowe technologie, nowe możliwości i rzeczywiście intensywnie rozwija się cały ten ekosystem. Trzecia rzecz to jest Internet of Things, na pewno dużo o tym słyszeliście. Microsoft też dużo robi naokoło tego tematu. Jeden z głównych trendów dotyczących rozwoju aplikacji. No i to, co my wykorzystujemy w praktyce, czyli realne wsparcie Microsoftu dla tych technologii, to są technologie, na których my bazujemy, stricte open source'owe. Jest parę sposobów, w jaki można pracować z tymi technologiami na Azure. Dobra, to może takie moje pytanie. Kto z Was kiedyś pracował z Magento? Okej, okay. Więc wszyscy ci, którzy pracowali z tą platformą, są świadomi, że ona ma swoje braki.
Ja akurat jestem dużym fanem, natomiast jest to system open source'owy, który jest rozwijany od 2007 roku w wersji pierwszej. To znaczy, że oczywiście iteracyjnie on narósł, jest tam dużo zaszłości, których nie wszystkie problemy udało się rozwiązać. Jest to oparte na pierwszym rzędzie, natomiast dosyć mocno zmodyfikowane. Nie ma na przykład frameworku do testów. Sam system po zainstalowaniu, w zależności od wersji i tak dalej, ma już ponad 200 tabel, bez żadnych modyfikacji. Istnieją dwie edycje, Community Enterprise, jedna bezpłatna, druga płatna. Framework do budowy dedykowanych rozwiązań, my to tak postrzegamy. Oczywiście na Magento każdy może sobie ściągnąć Magento, postawić swój sklep, natomiast dla nas jako firmy wdrożeniowej jest to tylko czysta baza i wydaje mi się, że to jest system zbyt skomplikowany dla kogoś, kto chce samodzielnie go rozwijać. W tym obszarze jest dosyć dużo alternatywnych rozwiązań. Na świecie jest ponad 250 tysięcy instalacji, także no jest to technologia wiodąca na rynku zarówno w segmencie SMB, jak i Enterprise. I co warto powiedzieć, to, że jest bardzo duży ekosystem, zarówno jeśli chodzi o wiedzę, eventy odbywają się na całym świecie, również w Polsce. No i bazując na tym, wychodząc z tego, dużo dużych firm zaczyna inwestować w Magento, ponieważ jest dostęp do deweloperów oraz firm. To są przykłady wdrożeń w Polsce, które możecie znać, cała grupa EPP, czyli Reserve, Mojito, Sinsay i tak dalej. Myślę, że warto jeszcze dodać, że obecnie w zasadzie w ciągu paru miesięcy zostanie opublikowane Magento 2. Warto się tym zainteresować. Zupełnie nowy framework, test-driven development, inna filozofia i myślę duży krok naprzód z punktu widzenia programowania. Ok, więc podsumowując, samo Magento jako aplikację do budowy oprogramowania oraz hostingu, myślę, że trzeba wziąć pod uwagę trzy istotne elementy. Jedna to jest złożoność aplikacji. Tu jest taki przykładowy diagram pokazujący pojedynczy request. Jak widać, dużo się tu dzieje. Tu są wczytywane XML-y konfiguracyjne, sprawdzany cache, oczywiście obsługiwane połączenie do bazy danych. Jeżeli Magento wykryje w XML-ach, są nowe moduły, będzie instalowało przy takim requestie, także naprawdę dużo logiki jest ukryte w pojedynczym wywołaniu. To jest struktura bazy danych, jeden z diagramów, które znalazłem. Także rzeczywiście dużo jest tam rzeczy, to jest akurat z wersji 1.3, także dosyć już zaszłej, natomiast obrazuje złożoność. No i oczywiście, jeżeli mamy te dwa elementy, czyli złożoną aplikację i ciężką bazę danych, która nie jest znormalizowana, za tym musi iść dosyć duży system cache'owania, od samego PHP, MySQL-a przez taki cache, powiedzmy, aplikacyjny, czyli budowa indeksu. To są takie nieznormalizowane tabele, płaskie tabele, z których na przykład Magento odczytuje ceny, jak wyświetla się kategorie. One oczywiście są fajne do odczytu, natomiast problem jest taki, że trzeba je budować i dla dużych katalogów to wymaga czasu. Jest jeszcze cache aplikacyjny, na to można jeszcze nałożyć warnisz, no i CDN. No dobra, to teraz jak to wygląda w praktyce? To jest jedno z naszych wdrożeń dla klienta superkoszyk.pl. To jest taka platforma sklepowa, której sprzedaje się chemię gospodarczą. Jest to aplikacja zbudowana de facto dla dużego dystrybutora Jaweny, która tylko pokrywa ten segment B2C w internecie. Więc tak jak mówiłem, jest zbudowana na Magento CI, zaprojektowana od zera, czyli całe wszystkie fronty zostały zbudowane od początku. Jest zintegrowana z systemem ERP. Posiada dosyć niestandardowy system filtrowania na froncie, którym generujemy JSONy zawierające wszystkie dane produktów. To jest dosyć ciężka operacja i projektowo ta decyzja wydawała nam się dobra. W praktyce ona pociągnęła ze sobą dużo problemów właśnie związanych z wydajnością. Także jest to coś, co gdybyśmy projektowali tą aplikację od zera, być może rozwiązalibyśmy inaczej. Natomiast daje to dużą korzyść dla użytkownika, ponieważ całe filtrowanie odbywa się po stronie klienta, więc jest błyskawiczne
nie trzeba czekać na wyniki. Oczywiście aplikacja jest zintegrowana z dostawcami płatności, kurierami, sieciami afiliacyjnymi, różnymi innymi zewnętrznymi systemami. Całość zajęła nam, no cały czas jakby pracujemy nad rozwojem tej aplikacji, około 2,5 tysiąca godzin. I jest to tak naprawdę platforma, którą zbudowaliśmy jaką podstawę do dalszych działań z klientem, do wdrażania systemu B2B, do wdrażania systemu B2C, do innych kategorii. No dobra, więc podsumowując wyzwanie, które tutaj przed nami stoi, mamy, coś tu widzę, przerywa, okej. Mamy około 60 tysięcy produktów, 1500 kategorii, raz na godzinę aktualizacja oferty. To wynika z tego modelu, o którym mówiłem, takim, że za sklepem stoi tak naprawdę hurtownia, także sprzedaż prowadzona jest w wielu kanałach, nie tylko w kanale internetowym, ale jednocześnie ten sam towar sprzedawany jest offline, także bardzo często musimy synchronizować dosyć dużą część stoków oraz cen. Ten rynek się charakteryzuje bardzo dużym dynamizmem, jeśli chodzi o dostawców. Bywa tak, że jeden produkt jest udany danej hurtowni, pochodzi od kilku dostawców, więc jak skończą się stoki od jednego dostawcy, trzeba zmienić cenę produktu oferowanego na stronie. No i oczywiście do tego dochodzą różnego rodzaju integracje wewnętrzne i zewnętrzne, chociażby takie jak Fact Finder, czyli niezależny system służący do wyszukiwania informacji w sklepie. Tak więc biorąc pod uwagę to oraz specyfikę Magento, dosyć dużym problemem jest utrzymywanie cache'u i przebudowanie indeksów. No i dodatkowym wyzwaniem jest to, że oczywiście mieliśmy z góry narzucony jakiś ograniczony budżet hostingowy. I teraz, ponieważ Magento korzysta z wewnętrznych cache'ów, czy też indeksów, tak jak mówiłem, nieznormalizowana baza, która musi być na bieżąco przebudowywana, to w momentach, kiedy na przykład aktualizujemy dużą część oferty, to się kończy takimi pikami. To jest jedna z maszyn backendowych. To niestety dotyka też użytkowników na froncie. I to jest jeden z elementów, z którym musimy walczyć. I to, co robimy tutaj w tym obszarze, no to jest manualne zarządzanie indeksami, czyli nawet przy bardzo dużych aktualizacjach staramy się odsunąć ten moment, mimo tego, że jest to, jakby nie możemy tego przedłużać w nieskończoność, ponieważ ceny w transakcji zawsze są brane realnie z tych, które są w bazie zaktualizowane. Mamy dodatkowe wersje aplikacyjne cache'u i rozbiliśmy funkcjonalnie maszyny, zaraz o tym opowiem. Korzystamy też z Microsoftowego CDN-u. Teraz, jak podchodziliśmy do tego projektu na początku, nie mieliśmy doświadczeń w obszarze architektury wielu maszyn pracujących w Azure. No i iteracyjnie doszliśmy do takiego rozwiązania, które też stosujemy przy naszych innych wdrożeniach. Tutaj mamy rozbite maszyny na poszczególne role. Mamy maszyny backendowe, które są głównie się zajmują obsługą bazy danych. To jest maszyna do zapisu, tu jest replika, jest jedna replika, która wykorzystywana jest do odczytu. Mamy takiego workera, w którym jest na przykład właśnie Fact Finder, czy też podpięte są tam zewnętrzne API. No i mamy maszyny frontowe, które oczywiście wszystkie te systemy korzystają z cache'a Redisowego. Teraz działa to tak, korzystając z tego, w jaki sposób działa Azure, mogliśmy stworzyć system, który się automatycznie skaluje. I to jest tak naprawdę największa wartość tego rozwiązania od strony technicznej, która przekłada się też na kwestie biznesowe. Jeżeli mamy kupujących, których w e-commerce często jest trochę za dużo, to pojawia się taki moment, kiedy ktoś oczywiście nie może korzystać z systemów w odpowiedni sposób, wystarczająco płynnie dokończyć transakcji. W tym momencie automatycznie dostawiany jest kolejny węzeł. No i ten użytkownik, który tutaj sobie
jest, szczęśliwie może zakończyć zakupy. Całe to rozwiązanie oparte jest o różne byty abstrakcyjne w Azure w modelu klasycznym. To warto powiedzieć, że ten model klasyczny to jest jakby pierwsza iteracja, powiedzmy, open source'owa Azure'a. W tej chwili wchodzi model oparty o resource management. Widzę, że mamy jednak problemy techniczne. No i żeby stworzyć taką architekturę, wystarczy ją tak naprawdę wyklikać, korzystając z tych bytów. Cloud Service jest to taki abstrakcyjny kontener, w którym możemy mieć dowolną liczbę maszyn i on ze światem zewnętrznym, dla świata zewnętrznego widziany jest jako pojedyncza maszyna. Czyli ustalamy na nim na przykład port 80 jako coś, co jest wystawiane na świat i ten port 80 wewnętrznym load balancerem jest rozdysponowany na te maszyny. Algorytm, który jest stosowany do load balancingu, możemy sobie dobrać i w zależności na przykład od tego, czy chcemy skalować maszyny w stałym cyklu, załóżmy na przykład, że na noc chcemy wyłączać połowę maszyn, od rana je włączać, czy chcemy je skalować dynamicznie w zależności od obciążenia, tak też architektura będzie się zachowywać. Ważna rzecz, którą należy powiedzieć, przy każdej maszynie wirtualnej Azure, jeszcze będę dokładnie o tym mówił, jak będę opowiadał o tym w ogóle, jak się je konfiguruje, jest fakt taki, że każda z tych maszyn jest de facto oddzielona od swoich dysków. I to jest wartość z punktu widzenia projektowego i tego, co można robić. Natomiast oczywiście nie ma nic za darmo i to powoduje, że te dyski mogą być dosyć wolne. Jest na to kilka trików, jak te ograniczenia w operacjach ominąć, natomiast projektując tego typu architekturę na pewno trzeba mieć to na uwadze. Ja zaraz powiem jeszcze o szczegółach dokładnie, jak to wygląda w kwestii konfiguracji. Korzystamy z Redisa. Tu jak widać Redis jest już samodzielnym elementem. To znaczy, że nie jest maszyną wirtualną, na której zainstalowaliśmy Redisa, tylko z poziomu Azure ja mogę po prostu poprosić o wystawienie instancji Redisowej, dostaję do niej dostępy i tyle. Określam, jak ona ma być duża, czy ma być w trybie HA, czy nie ma być. Także to jest trochę to, o czym mówiłem na początku. Bez znajomości i budowania kompetencji dotyczących sprzętu jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób tworzyć dosyć zaawansowane rozwiązania. Ok, kolejnym elementem jest networking. Wszystkie te maszyny mogą działać w sieci wirtualnej, mogą działać też w VPN-ie oraz availability sets, czyli możliwość określenia tego, że na przykład ta maszyna jest w innym data center niż ta maszyna tutaj. Czyli nawet jeżeli ktoś zrzuci bombę, jest na taki data center, to mam gwarancję, że ta maszyna sobie będzie działać. Są jeszcze dodatkowe narzędzia, z których akurat w tym wypadku korzystamy, natomiast nie chciałem już bardziej tego diagramu tutaj zaciemniać. Jest to Traffic Manager, czyli taki load balancer, który możemy jeszcze postawić na samym wejściu i na przykład jeżeli chcemy wszystkie te maszyny, coś chcemy z nimi zrobić, z jakiegoś powodu chcemy je przenieść na przykład gdzie indziej, to możemy cały ruch takim load balancerem przekierować na przykład na tą maszynę, gdzie postawimy tymczasową aplikację. CDN, Content Delivery Network, powiem o tym za chwilę dwa słowa więcej. On też nam zbiera trochę ruchu z zewnątrz, to nigdy nie dochodzi do aplikacji, także jest bardzo korzystne z punktu widzenia obciążeń. No i VPN, czyli zabezpieczenie tego wszystkiego wszędzie tam, gdzie nie jest potrzebny ruch z zewnątrz. Ok, w praktyce, jak sobie popatrzymy na maszyny frontowe, to na przykład tutaj widać, że jedna z tych maszyn działa cały czas, natomiast druga z nich działa tylko w ciągu dnia, wspierając tą pierwszą. Także to jest jakby esencja tego skalowania. Tu nie widać pików, to jest akurat taki dosyć stabilny okres. Oczywiście, jeżeli byłby pik, możliwe jest dostawienie N kolejnych maszyn. Jednym z zarzutów często, jeżeli chodzi o Azure czy podobne rozwiązania, jest taki problem, że no przecież nie macie data center w Polsce, a my chcemy mieć bardzo
dobre odpowiedzi, dobre czasy odpowiedzi dla użytkownika. Rzeczywiście nie ma data center w Polsce, natomiast jest sieć kontentowa w Polsce, jest w Warszawie taki node i wszystkie stałe zasoby można serwować z takiego CDN-u. Też konfiguracja jest dosyć prosta, określa się z jakiego miejsca z serwera on ma zbierać content i ten content wystawia do całej sieci. Czyli wszystkie te nody zaciągają content z jednego data center wybranego i replikują. To jest fajne, natomiast oczywiście też trzeba brać pod uwagę fakt, że tym trzeba zarządzać, jeżeli chcemy odświeżać często to, co pokazujemy klientowi. Okej, to wdrożenie. Udało nam się w nim zrealizować biznesowe wyniki. Jest to dla mnie mega istotne, no bo pokazuje, że to podejście, które tutaj robimy, to nie jest tylko dla sportu i dla tego, żeby zrobić, tylko rzeczywiście to się przełożyło na 50% wzrost współczynnika konwersji. Kto wie, co to jest współczynnik konwersji? Okej, super, czyli stosunek tych, którzy wchodzą do sklepu, powiedzmy, do tych, którzy kupili. No i mamy 100% wzrost transakcji, także są wyniki, którymi się możemy śmiało chwalić i rzeczywiście myślę, że robią dobre wrażenie. Wracając do technicznych kwestii, czyli do samych maszyn wirtualnych, na Azure jest możliwość tworzenia VirtualBoxów. Samą koncepcję wirtualnych maszyn myślę, że jest znana dla wszystkich, dlatego chciałem pokazać, jak to w praktyce wygląda, czyli jakie są opcje. Od najsłabszych maszyn, które w zasadzie są nieużywalne do aplikacji produkcyjnych, czyli maszyn typu A, Basic, czyli totalnie najtańszych, ale wykrojone z nawet z nich jest skalowanie czy load balancing, przez maszyny typu A, czyli to są maszyny z dyskami HDD, dosyć pełne, aczkolwiek no, mogą być już dosyć duże, przez maszyny D, tu jest trochę większa maszyna, D4, czyli to są maszyny, których dyski systemowe to są dyski SSD, natomiast dyski dołączane to dalej są dyski zwykłe HDD. Nowy typ maszyn relatywnie to są maszyny DS3, DS, generalnie seria DS i to są maszyny, z których my w największym stopniu korzystamy. Maszyny DS mają dysk systemowy SSD, jak i dostęp do premium storage, czyli możliwość do nich dołączenia dysków SSD. I to widać dokładnie w tym parametrze, czyli ile operacji IOPS-ów one są w stanie zrobić. Z naszego doświadczenia wynika, że to jest główny ogranicznik, jeśli chodzi o wydajność aplikacji, które robimy na Azure. I ten parametr ma generalnie bardzo duży wpływ na to, jak wydajnie pracuje aplikacja. Potem są maszyny serii G, czyli bardzo duże maszyny. Tak samo różnica jest między G a GS, polega na tym, które z dysków mogą być SSD, które nie. No i maszyna G5, GS5, są 32 rdzenie, 1,5 TB RAM-u, także już bardzo duża maszyna. Takich maszyn można postawić 92 w jednym cloud serwisie, także no myślę, że już naprawdę duży system trzeba było postawić, żeby zjeść tego typu zasoby. Systemy operacyjne dostępne, inaczej certyfikowane przez Azure, czyli takie, w których Azure zobowiązuje się, że wszystko jest OK, to są takie Linuxy. Dla każdej maszyny mamy zawsze zainstalowany dysk A systemowy, dysk B to jest dysk tymczasowy, on jest bardzo szybki, natomiast on w momencie rebootu znika. Także tam można trzymać tylko jakieś tymczasowe rzeczy, słopy, inne tego typu elementy, natomiast nie można tu w ogóle trzymać danych. I to jest dysk, którego wielkość jest określona tutaj. Local SSD. No i potem są dyski SDC i dalej można sobie dołączać te dyski już jako storage zewnętrzny. Tak jak mówiłem, kluczowe są IOPS-y i tu między maszyną D, D4, DS4, te różnice w wydajności MySQL na różnych benchmarkach to jest kilkaset procent. Dlatego, że w wypadku tych maszyn mamy do czynienia z zewnętrznym dyskiem HDD, tutaj już jest dysk SSD, nie ma tyle ograniczeń dotyczących IOPS-ów.
jeżeli komuś to jeszcze nie wystarcza, jest dosyć dużo informacji na temat tego, jak sobie zrobić na Azure Software Write, czyli zostawić kilka dysków, które logicznie są jednym dyskiem i w ten sposób obchodzi się ograniczenia dotyczące operacji. Jest jeszcze drugi sposób hostowania aplikacji PHP na Azure. To są tak zwane web apps. I to jest sposób, który idzie o krok dalej. To znaczy zabiera od nas całą złożoność związaną z zarządzaniem serwerami. Wszystko, co trzeba zrobić, to tak naprawdę wybrać aplikację, którą chcemy postawić. Tutaj akurat na tym slajdzie na Zoomie nie widać. Natomiast no tu od pustej aplikacji PHP przez już konkretne frameworki, CMS-y, można sobie taką aplikację zespawnować. Dostajemy potem dostęp po prostu do bazy gdzieś tam na zewnątrz wystawionej, tak samo do serwera FTP, na który się zrzuca dane i ten kod jest wykonywany. Oczywiście coś za coś, jeżeli nie mamy dostępu do konfiguracji maszyn, nie możemy stosować naszych wszystkich trików, które mamy, konfiguracji MySQL-a i tak dalej. Jest to od nas zabrane, ale w zamian mamy zupełnie zautomatyzowany system zarządzania skalowaniem, wielkością tego, gdzie ta aplikacja jest tak naprawdę na serwerach umieszczona. I tu widzimy, że możemy uzyskać do 20 instancji tej skali. Czyli to jest dużo mniej niż na maszynach wirtualnych, no ale nadal to jest dosyć dużo. Ja nie mam żadnego takiego wiarygodnego benchmarku porównującego wydajność tego rozwiązania do maszyny. Spodziewałbym się, że to jest mimo wszystko mniej wydajny sposób. Natomiast no, ani nie zrobiłem, ani nie znalazłem takich informacji. Myślę, że to jest coś, czym się będziemy interesować, natomiast dla mniej skomplikowanych aplikacji. Myślę, że dla Magento za dużo jest rzeczy, którymi trzeba zarządzać samodzielnie. No i teraz skalowanie niezależnie od opcji jest ogólnie fajne. Natomiast jak każda rzecz ma też swoje złe strony. I to specjalnie, szczególnie dla was, jeżeli teraz będziecie sobie próbować robić różne rzeczy z Azure'em i założycie sobie już normalnie komercyjne konta, to dosyć łatwo jest dojść do takiej skali. Można zrobić aplikację, która się będzie błyskawicznie skalowała i na przykład będzie miała błędy w sobie. Natomiast te serwery zjedzą wasze środki. Jeżeli macie podpisaną umowę postpaid, no to po prostu dostaniecie fakturę, z której w zasadzie się nie da wycofać. Więc to jest taka mała przestroga, że oczywiście te wszystkie narzędzia są super fajne, ale trzeba też uważnie robić to, jak się konfiguruje takie skalowanie i to, jak często się kontroluje budżet, który mamy do wykorzystania. Z ważnych rzeczy jeszcze azurowych, których myślę, że warto powiedzieć, to jest bezpieczeństwo. Znowu, jakby wartość tego dla mnie jest taka, że nie muszę się na tym znać. Mogę sobie wyklikać takie elementy jak VPN. Z punktu widzenia deweloperów jest to fajna wartość, bo nie muszą czekać na to, aż administrator wystawi im kolejną maszynę, kolejnej podsieci i tak dalej. Mogą albo skopiować istniejący setup, albo ustawić nowy, tylko używając interfejsu. No i można sobie zrobić w ten sposób bardzo szybko VPN, czy site-to-site, czy point-to-site. Oba rozwiązania są dostępne. Druga rzecz to jest multi-factor authentication, czyli znowu przy takich kontraktach korporacyjnych to jest w zasadzie wymóg, żeby dostęp do infrastruktury był zabezpieczony MFA. To znaczy, żeby nikt się nie mógł zalogować do istotnych elementów sterowania infrastrukturą bez podwójnej autoryzacji. Tutaj to MFA, czyli Multi-Factor Authentication, jest od razu zintegrowane z Active Directory. Także fajnie działa, jest bardzo proste. Albo dzwoni telefon, albo przychodzi kod na aplikację. Także jest to fajne narzędzie. No i trzecia rzecz, o której jeszcze nie mówiłem, to jest Data Persistence. Każdy dysk w Azure domyślnie ma trzy kopie. I jedna z nich jest w tym samym data center, natomiast jedna z nich jest georedundantna, czyli jest w ogóle w innym data center. To znowu jakby jest fajne, daje bezpieczeństwo, natomiast znowu odpowiadając na pytanie,
dlaczego są takie ograniczenia właśnie w liczbie operacji wykonywanych na dyskach, no to to jest jeden z powodów. Okej. No i teraz jak to wygląda, jak chcemy się pobawić Azure'em? Jest kilka opcji. Pierwsza to jest stary panel. Nazywam go stary, ponieważ w zasadzie już jest wypierany przez kolejną wersję panelu, natomiast cały czas niektóre operacje są możliwe do przeprowadzenia tylko na nim. Tutaj mamy ten model Classic Deployment, czyli tą pierwszą iterację maszyn Linuxowych, które są pozamykane właśnie w tych bytach abstrakcyjnych, takich jak Cloud Service. Drugim rozwiązaniem jest nowy panel, on się nazywa Preview, natomiast on jest już dostępny chyba od 2 lat prawie. Także już jest bardzo zaawansowany. Poza tym, że ma inny UX, no to na przykład tylko w tym panelu dostępne są maszyny DS, tylko w tym modelu jest zmieniony model zarządzania właśnie grupami serwerów już na resource management, czyli trochę inny sposób. Tylko w tym modelu jest dostępne, są dostępne narzędzia marketplace niektóre. Aczkolwiek cały czas można przed starymi maszynami swoimi można zarządzać i tym, i nowym, i starym panelem. No i trzecia rzecz, myślę, też niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, jest ogromną wartością tej platformy. To jest tak naprawdę cały zestaw narzędzi z linii komend. I możliwe jest pisanie skryptów. Tu jest akurat narzędzie na Windows. Natomiast możliwe jest pisanie skryptów, które będą stawiać całe środowiska, całą taką infrastrukturę, jaką widzieliście przed chwilą, można zrzucić do skryptu i stworzyć skrypt, który będzie nam całą taką infrastrukturę odtwarzał, na przykład po to, żeby zrobić load testy. Z drugiej strony można, ponieważ to środowisko tak samo jest dostępne dla Unixów, można pisać skrypty, które w zależności od różnych eventów mogą triggerować wstawanie lub zamykanie maszyn, tworzenie, dołączanie dysków. No w zasadzie te biblioteki są bardzo głęboko zintegrowane. Można w nich nawet z zewnętrznego API można sobie zresetować wszystkie ustawienia SSH, jeżeli ktoś gdzieś kiedyś zgubił hasło. Można podejrzeć za pomocą najnowszych narzędzi Azure sekwencję budowania też takiego serwera. Jeżeli on z jakiegoś powodu nie wstaje, to jest sposób na to, żeby go odzyskać. Więcej szczegółów na ten temat można się dowiedzieć na stoisku Microsoft. I raz jeszcze powiem, że w biurze warszawskim Microsoft jest cały zespół dedykowany do wsparcia open source'u i są tam nie tylko ludzie biznesowi, ale też ludzie techniczni, którym zależy na tym, żeby jak najwięcej projektów open source'owych działało na Azure. Oni mają tak ustawione targety, że dla nich każda aplikacja produkcyjnie działająca na Azure jest istotna. Także kontakty do tych osób można dostać na stędzie i no, zachęcam was do tego. Rzeczywiście Microsoft robi duży krok w stronę środowiska open source. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, bo oczywiście ważne jest to, żeby robić nowe rzeczy. Dla was jako deweloperów to jest interesujące, no ale dla firm, które w to inwestują, zawsze ważny jest koszt na koniec. I to są dane jednego z naszych klientów, które zebrałem, żeby porównać model chmury biznesowo w stosunku do tradycyjnej infrastruktury. Więc jak widzicie, tu jest jakby różne są te zużycia, to wynika właśnie po pierwsze ze skalowania, drugiej kolejności jakby ważne jest, żeby wiedzieć, że to skalowanie oczywiście wynika z tego, co robi klient, jakie ma kampanie, jak ma charakterystykę sklepu i tak dalej. Teraz, jeżeli byśmy mieli jakiegoś administratora, który znakomicie przewidział, jak dużo taka aplikacja będzie potrzebować zasobów, no i dodamy sobie do tego jakiś malutki margines, 20%, no to mamy tą linię na górze czerwoną, tak? Założenie, że mamy standardową architekturę wystawioną dla tego projektu. Więc można sobie policzyć różnicę w zużytych zasobach w stosunku do takiej stałej, płaskiej architektury do dynamicznie skalowanej. To jest ten zielony, są te zielone diagramy. No i może ktoś z was zgadnie, jaka to jest skala oszczędności. Nikt? Okej, no 20 więcej. Więcej niż 20 to jest 47%. Więc
To jest bardzo dużo. Oczywiście to jest liczone w zasobach, tak? Czyli w zużyciu infrastruktury. To nie znaczy, że to się przekłada jeden do jednego na złotówki. Natomiast jest to już na tyle dużo, że rzeczywiście finansowo może być to tańsze niż stała infrastruktura. No i w przypadku tego klienta ewidentnie widać, że te oszczędności są realne. Że to nie jest tak, że marketingowo chmura, że o tym się mówi, tylko rzeczywiście chmura marketingowo może się opłacać. Tu należy oczywiście zaznaczyć, że jeżeli ktoś ma taką charakterystykę biznesu jak ta czerwona linia, czyli płaską, od razu wie, ile będzie zużywał, no to wiadomo, że chmura będzie droższa, że taniej będzie zainwestować w stałą architekturę, w stałą infrastrukturę. Natomiast w przypadku takich serwisów jak e-commerce, gdzie są piki, gdzie jest sezonowość, w przypadku startupów, które nie wiedzą, ile będą zużywać, chmura wydaje mi się naprawdę super pomysłem biznesowym. I do tego można jeszcze dodać jedną rzecz. Możliwe są też takie warianty, w którym na przykład infrastrukturę stałą robimy sobie do poziomu tego, natomiast dostawiamy, czyli mamy rozwiązanie on-premise, do którego dostawiamy drugą część już w chmurze elastyczną. To też są rozwiązania, które generalnie są możliwe i myślę, że taka hybryda jest też czymś, co jest zdroworozsądkowe, szczególnie w większych firmach, które obecnie korzystają ze stałej infrastruktury, zastanawiają się nad przejściem do chmury. Także to jest tyle z mojej strony. Ja bym chciał jeszcze zaprosić wszystkich tych, którzy są zainteresowani takimi wyzwaniami, czyli pracowaniem z nowymi technologiami, e-commerce'em, Magento 2 i tak dalej, do rekrutacji. Poszukujemy ludzi cały czas. No i tyle. Także dziękuję bardzo za uwagę. Ja jestem dostępny tutaj też dzisiaj, jutro, także jak ktoś ma jakieś... Słucham? Ten wykres jest przeskalowany, tak? On jest przeskalowany, natomiast proporcje są zachowane. Okej, no to jest trudne pytanie, bo to zależy bardzo od serwisu. Natomiast no, ci najmniejsi klienci, powiedzmy Azure'owi, wydają miesięcznie 1500 zł. Tak? I to są już sklepy, które no, nie sprzedają więcej niż tam jedną transakcję dziennie. Tak, to już są biznesy takie działające. Nie porównywaliśmy tego z AWS-em. No jesteśmy za małą firmą, tak, żeby mieć czas na to i klientów tylu, żeby tam sobie to realnie porównywać. Natomiast jeszcze wracając do kosztów, takim fajnym, to co można zbudować jeszcze naokoło tego i nam się to udaje robić z klientami większymi, czyli ustawiamy sobie na przykład maksymalny budżet tutaj i ustawiamy sobie KPI-e, czyli to jak wydajnie ma działać aplikacja, tam sobie po prostu na przykład średni czas otwierania strony i wtedy dzielimy się pieniędzmi, które są zaoszczędzone w jakiejś proporcji. Czyli my mamy wtedy taką motywację wewnętrzną, żeby optymalizować zużyte zasoby, no a klient ma taką świadomość, że rzeczywiście dzięki tej chmurze też bezpośrednio on oszczędza. No to jest taki fajny model, który też tak naprawdę powstał w którejś iteracji tego, co robimy. Jeszcze jakieś pytania? Tak, mieliśmy takie sytuacje oczywiście. To jest konsekwencja tego, że dopóki się nie zrobi czegoś takiego w praktyce, to nie da się tak naprawdę powiedzieć, ile będą, jakie będą realne koszty. Dopiero my, jak zrobiliśmy któreś wdrożenie, to wiedzieliśmy, jaki mniej więcej tej aplikacji, czyli Magento, przy takim ruchu, takich założeniach, mniej więcej będzie koszt. Jeżeli robimy startup, mamy też takie wdrożenia, no to jakby ustawiamy ten koszt na początku minimalnie, informujemy klienta, że tak realne koszty będzie można poznać dopiero po jakimś określonym czasie. Tak, tak.
tutaj może za szybko przeleciałem przez to. Tutaj też mamy serwer NFS na którejś z tych maszyn. Akurat tutaj jest narysowany tutaj, w tym miejscu. Natomiast musi być dysk współdzielony właśnie na media, różne tego typu rzeczy. Też tak samo się pojawia pytanie o kod tutaj na tych aplikacjach, na tych serwerach. Czy ten kod jest ściągany z dysku sieciowego, czy za każdym deployem powstaje lokalna kopia? To jest też jakby pytanie bardziej do ludzi, którzy już się zajmują samym deploymentem. Jeżeli robimy kopię, no to oczywiście trzeba pamiętać, że w tej sekwencji wstawania takiej maszyny trzeba mieć pewność, że ona albo zaciągnie automatyczny kod, albo przy każdym komicie, przy każdym wgraniu nowego kodu na produkcję sami wstawiamy maszynę, aktualizujemy jej kod i ją usypiamy. Można też to zautomatyzować. No dobra, widzę, że już czas mija. Dziękuję raz jeszcze.